No witam serdecznie. Pamiętacie taką kreskówkę jak Happy Tree Friends? Był to amerykański serial animowany dla dorosłych, w którym krew lała się częściej niż alkohol u Rafatusa. Fabuła opowiadała o słodkich zwierzakach zamieszkujących las, w którym zawsze odwalały się grube akcje, których następstwem była brutalna i krwawa śmierć bohaterów. Na pierwszy rzut oka jest to bardzo popieprzona kreskówka, no bo słodkie zwierzęta, narysowane w bardzo niewinny sposób, umierają poprzez rozcięcie piłą mechaniczną albo będąc przebitym przez jakiś szpikulec. Happy Tree Friend dzieli swoich fanów na dwie grupy. Na sadystycznych 13-latków, których widok rozlanej krwi to uczta dla oczu i dzienny rytuał, mimo że w sklepie boją się poprosić o siatkę na zakupy, oraz na zwyczajnych ludzi, którzy mimo że kreskówkę lubią, to zastanawiają się nad jednym. Po co to powstało? I dzisiaj wam na to odpowiem. Zaczynajmy. W 2014 roku na Reddicie powstał post typu Ask Me Anything, czyli Zapytaj mnie o cokolwiek, napisany przez twórców tej kreskówki. Ludzie pytali się, co ich zainspirowało do stworzenia tak brutalnej kreskówki, wykorzystując do tego zwierzęta oraz z pozoru słodką i niewinną oprawę. Kojarzycie pewnie kreskówki takie jak Królik Bugs, Kaczor Daffy, a nawet Tom i Jerry? W nich wszystkie wypadki, mimo że wyglądają groźnie i drastycznie, to ich ofiary nie ponoszą jakichś dużych szkód. Na przykład zostałeś porażony prądem i obróciłeś się w popiół? Nie ma problemu, zaraz cię odrodzisz. Albo zostałeś rozjechany walcem i teraz wyglądasz jak naleśnik? Spoko, spoko, wystarczy, że odmuchasz palec i wrócisz do oryginalnego kształtu. Happy Tree Friends to była odpowiedź na brak realizmu w tych kreskówkach. Jak mówią sami twórcy, zainspirowały nas stare kreskówki Looney Tunes oraz inne słodkie kreskówki z lat 80., które nigdy nie pokazywały, co naprawdę z tobą się stanie, jeśli na twoją głowę spadnie kowadło. A my chcieliśmy rzucić kowadło na głowę na przykład takich troskliwych misiów. Tak więc twórcy po prostu chcieli pokazać realizm i wywalić ugrzecznione wypadeczki. Jeśli spadnie na twoją głowę kowadło, to nie wyrasta ci guz, tylko głowa pęka ci jak arbuz i po prostu nie żyjesz. Padło też pytanie, czy pomimo takiej brutalności są jakieś zasady, których się trzymają. Odpowiedź jest następująca. Żadnych pistoletów. Nie, że jesteśmy im przeciwni, ale to po prostu za proste. Wolelibyśmy być bardziej kreatywni i sprawić, aby Flippy zabił kogoś za pomocą kwiatka. Jest to zabawniejsze i bardziej niespodziewane. Żadnych oczywistych seksualnych sytuacji. Chcemy utrzymać nasz świat niewinnym, co sprawia, że brutalność i przemoc wygląda bardziej szokująco i mam nadzieję, że zabawniej. Wszystkie śmierci mają być w większości przypadkowe. Oprócz Flippiego. Odkryliśmy, że jest zabawniej, jeśli jego dobre intencje kończą się bardzo, bardzo źle. Co do Flippiego, to jest ciekawa i trochę popieszona historia, z którą również podzielili się twórcy. Pewnego razu dostali list od rodziców dziecka, które miało autyzm i uwielbiało kreskówkę. Jednak był on zły na Flippiego, że jest taki niedobry i czuł, że powinna stać mu się krzywda. Tak więc twórcy spełnili jego prośbę i w jednym z odcinków postanowili go zabić. Jakiś czas później znowu dostali list od tych samych rodziców, którzy dziękowali za to i powiedzieli, że ich syn jest bardzo szczęśliwy po śmierci Flippiego i obecnie zachowuje się w domu o wiele lepiej. No okej. Co do kwestii ewentualnych teorii albo drugiego dna, to padło pytanie, czy faktycznie powinniśmy patrzeć na tę kreskówkę pod innym kątem i doszukiwać się ukrytego przesłania. Twórcy odpowiedzieli jedynie, że jedyne przesłanie jest takie, że śmiech to najlepsze lekarstwo. Kurwa mać! No i teraz może... Chuj ci w dupę! No ja jebie, kurwa. 1000 złotych poszło w dupę w Castoramie. Dobra, to ja spierdalam. Jaki swer! To ja spierdalam! Tak więc podsumowując, Happy Tree Friends powstało jako odpowiedź na kreskówki Looney Tunes, których wypadki i śmierć są ugrzecznione i brakuje w nich realizmu. Mimo to panują w kreskówce pewne zasady, aby nie była ona za prosta i nie straciła na kreatywności. I pomimo swojej brutalności na niewinnych zwierzakach, ma na celu jedynie cię rozbawić. Albo zrobić z ciebie sadystycznego 13-latka. Napiszcie, czy znacie Happy Tree Friends i jaka śmierć najbardziej wam się podobała. Ocenicie też odpowiednio materiał, a ja się tymczasem z wami żegnam, także dzięki za oglądanie i na razie.